tam jest wizerunek dziecka od 4 dnia do 20 roku życia, 1450 fotografii. To o czym jest ta opowieść? I to też jest o czasie, bo to jest moja babcia, moja mama, ja i moje dziecko. Tu włożone, wizerunek podwójny, tak. Tu jest fragment babci i fragment mojej. To nie jest o śmierci opowieść, to jest opowieść o czasie. Te czaszki, które Państwo przywitały na wejściu, być może kojarzą się z Meksykiem, z tym takim radosnym podejściem do śmierci, do motywu śmierci. Ale są inne obszary, nie tak mentalnie odległe, również kraje katolickie, w którym śmierć jest równoległa z życiem. Nawrot, która wykorzystuje swoją twarz, twarz swojej siostry bliźniaczki, twarze swoich, znaczy wszystkich pokoleń właściwie, kobiet swojej rodziny, czyli swojej córki, swojej matki, babci, próbując dociec upływu czasu właściwie, przemijalności tego, co sprawia, że się rodzimy, umieramy, próbuje zamknąć w tych przedstawieniach całą pełnię życia, której doświadczamy. Z czasem te twarze zamieniły się u niej w czaszki, jako symbol śmierci, ale symbol też życia, no bo czaszka jest tym najważniejszą częścią głowy, no może poza mózgiem, ale to najbardziej trwałą częścią właściwie ludzkiego ciała. I dzieciom to się podobało, bo to nie jest takie barokowe, hiszpańskie i ten kościotrup, prawda, który straszy innego kościotrupa. To ma taki rodzaj pewnego oswajania się z tym, co nie tyle nieuchronne, co oczywiste. I ja tutaj raczej mówię o sytuacji oczywistej. I nie jest to żadne memento mori. Absolutnie nie. Tworzy z nich jednocześnie niezwykłe kompozycje, takie mandale, w których nawiązuje trochę do sztuki meksykańskiej w tym traktowaniu czaszki jako takiego symbolu, który można uczłowieczyć, któremu można na przykład przypiąć biżuterię albo udekorować go sztucznymi kwiatami. Nadaje pewnego życia tym czaszkom, jednocześnie tworząc z nich taki poemat właśnie o życiu i o śmierci.